No, żeby powstały takie diapozyty, żeby ludzie powstawały zdjęcia, trzeba odnieść tak. Powiększalnik, nie? Koreks do wywalania filmu, jedna kuweta, wywoływa druga kuweta, utrwala trzecia kuweta, wypłukać. O, Andrzej, jest to, nie to... Jeszcze czwarta pomiędzy wywołaniem, a utrwalaniem płukań. Płukań, no. Potem sznurek nie nad wandą w łazience, tkwipsy i sobie to wisiało, prawda? No i... A jeśli niektórzy mieli suszarki, prawda? Ja miałem taką suszarkę. To taka blacha, lekko za to, prawda? To taki półkolista, na którym się kładło zdjęcia, jeszcze mokre. I przykładało się potem do zakresu taką szmatę, od spodu była żona. I takim małeczkiem można było, nie? Trzeba było wycisnąć powietrze. Wycisnąć powietrze. Zwykły fotograficzny dalek. W roku może być jakikolwiek inny. No i co? Matrycę mamy zrobioną, farbę mamy przygotowaną, lampka jest zrobiona, paweczek mamy. Wycisnąć, nie? Teraz będzie byle co. Bo muszę wam powiedzieć, że tak. Uruchamiałem tą lampkę, tą konkretną lampkę, z tą konkretną matrycą. Uruchamiałem w październiku, jak otwierałem wystawę o korze. I tam też te techniki długo pokazywałem. Jak coś się używa parę miesięcy, to wiadomo, że lekko przyschnięte jest, nie? Ale proszę bardzo, mamy teraz tak. Matryca jest, czysta kartka jest, waleczek jest, wszystko jest jakby przygotowane i zobaczymy, jak się teraz ośmieszę. Jak się stawię długo, że ośmieszę. No, już się ośmieszyłem, nie? Ale sama zasada, samą zasadę jakby, powiedzmy, pokazałem. Panowie, żeby to było czytelne, żeby to było piękne i ładne, to ta farba, ja dzisiaj nosiłem tak normalnie nożykiem, naniosłem. Obok powinna stać szyba, wałeczek rozwałkowany elegancko na tej szybie, żeby była równiuteńka warstewka i dopiero wtedy nanosić. I wtedy jest szansa, że nie będzie sytuacji takiej, że to jest tłuste, a to jest mniej tłuste. Tutaj drugie jest. Wiadomo, że kawałek farby brakuje. Jakbyśmy pojechali jeszcze, nie wiem, ze 3-4 razy, albo z 15 razy, to ten drugi już będzie bardziej czytelny. No i tak siermiężnie do rana, nie wiem, te 500 się zrobiło, 600, może 800 właśnie. Może, tak? Może to była jedna noc, tak? Tak, to chodzi. Bo rano trzeba było pójść do, nie wiem, bo rano trzeba było pójść do pracy, nie? Prawda? Najczęściej tam jest. Ale zalety ma niesamowite, ciche. Nawet jakby zbycja przyszła, a to rozbieramy przecież, nawet jakby zbycja przyszła, to nie była w stanie dowiedzieć do szkoły, jak ten warto używa. Przecież również może mógłbym zdjąć obraz dziadka i babci ze ściany, nie? Równie dobrze. No i tak dalej. No i, dobrze. I to jest taka technika, i ona, te efekty są takie sobie, nie? Trzeba naprawdę mieć dużo wprawy, żeby dawać czytelny, fajny druk. Trzeba mieć dużo wprawy i dużo samozaparcia. I drugą techniką, daleko lepszą, jest tak potocznie zwany tak zwany hitodruk. Było jak gdzieś chyba wolane. Nie zwracacie uwagi na to, bo jestem pomysłowy do domu, czyli te mechaniczne rzeczy, to jakby nie mają znaczenia. To tylko, to jest to takie usprawnienie. Jest taka opowieść o tym, jak to chyba uczyło to powada. Jak to przy pomocy gumy odmaj tego baliukonu jest i tak dalej. Więc trochę śmieję, bo próbując na hitodruku trzeba co najmniej dwie osoby, żeby ta robota szła sprawnie. Jeden przeciska przez ten szablon czymś takim, to się nazywa raka, przeciska farbę. Tak swoją drogą założymy, przecież warto to uruchomić. Mamy tu już farbę przygotowaną, wydełkaną z pigmentem, tylko nałóżmy. Ta tkanina, która jest założona i zrobiony jest ten sam szablon, to taki bardzo gęsto tkany szyfon. No i znowu nie było dostępu do czegoś takiego. Trzeba było tak, nie? Ze zrzutów i tak dalej, albo z jakichś zakładów klasy, gdzie używano, nie wiem, opakowania na butelkach, na puszkach, wygląda, to używano tej samej techniki. Czasem pamiętam taką akcję na alejach przy AGH. Jak był 1 maja, to zawsze wywieszali flagi biało-czerwone i niebieskie. Biało-niebieskie. Krakowskie. Bo to barwy Krakowa, nie?
I ja mam czerwony, no wiadomo, szacunek to my mamy wszyscy Polacy. Jakby od dziecka tak jest, nie? To nie ruszamy, ale te czerwone szmaty to można było zerwać. I się napinało na. To nie było to, o co chodzi, ale jakiś tam materiał, którego można było wykorzystać. No i czas, wystarczy teraz przecisnąć taką farbę. Czymś takim, co się nazywa rakla. Kawałek drewna. Jaki to miał zrys, tak sobie to zrobił. Ważne jest ten kawałek twardy, olejotwornej gumy. No i co? I znowu problem, nie? Tylko moje gumy zawsze problemy. Trzeba tą gumę zrobić. Ale jak się szło z kombinatu w marszu, a były takie marsze bardzo często z kombinatu do Arkipana na Muszę za Ojczyzny. Pierwszego, nawet 1 maja, bo robotnicy jakby trochę do 1 maja ich uznawali. Ale 3 maja, wiadomo, Wawel u nas, nie to jakby na skala 11 listopada. Było co miesiąc, były takie przenosze, ludzie szli z kombinatu w wielkich, wielotysięcznych pochodach. 10-15 tysięczne to pochody nawet były. I przyszło do Arkipana. Po mszy za Ojczyzny pochód kierował się w stronę Placu Centralnego. Tam stał ten taki niesławny, duży brązowy i brzydki pomnik, po to, żeby go, nie wiem, podpalić, obsikać, napisać po brudach. Co tam komu do głowy przyszło, prawda? Mamy takie zdjęcia, gdzie chłopaki piszą brudas. Jak dzieciaki piszą na samochodach czasem, nie? Po to, żeby go oświać. Na pierwszym skrzyżowaniu po wyjściu z Arkipana, na ulicy Zomosztrasse, no to widzisz Zomosztrasse? Kostrzyżowska, jakże. Zawsze stały sikawki, zawsze ten zomocnik i zawsze tam próbowali przerwać ten cały pochód i dochodziło najczęściej do starcia. No, przypominam niektórym panom, bo nie wiem który, że na przykład w sierpniu, drugą rocznicę Powstania Solidarności, w sierpniu 1982 roku, jak tam się zaczęły te zabywy, to one sobie trwały tak, no, bez mała czy dni, czy doby. Dwie na pewno, a ta trzecia to była takie dogorywające te całe. Łapali wszystko, co się rusza, bo wtedy za brak dowodu wylądowała na długo. Ja się nie wiem, że ktoś ma opalić w klapie. O Jezu, za sam brak dowodu. Albo jak był legitymowany człowiek na ulicy i nie miał pieczątki, że pracuje, to miał przekichane. A kto nie ma pieczątki? No wiadomo, tak zwani spekulanci, tak zwane te dzieci kwiaty i tak dalej, nie? No i co? I studenci. Przekichane. Tak. Jak się szło, no nie wiem, na przykład na Wawel. A już prewencja działała, ta zubowska i dowód do kontroli, nie? I patrzy, no ja miałem środkę z zakładu pracowniczych, nie? A obok mnie jeszcze dziku, ten mój wspólnik od drukowania. Student. O, student! Już się zaczynało, nie? To nie było takiego opcji. No nieważne. Jesteśmy przy tym Zomosztrasse. Jak ten pochód kierował się w kierunku Placu Centralnego, tam nastąpiły wywarki, no to wiadomo, ludzie co? Storowiska kamienie, nie? No, tam jeździ. Storowiska kamienie, te płytkie chodnikowe, tak dalej, i robiło do tego. I słuchajcie, ja nie wiem, ja sobie uknąłem, nie wiem, czy to jest jaka, ile jest tym jest prawda. Ja sobie uknąłem taką pogastę, że to się tak często działo, te walki, tak dużo było tej broni na tym torowisku, że pewnego razu komuna postanowiła nam zabrać broń.